poczekaj, nie, bo nie, mamy... No, no, dobra, nie, dobra, no, chyba, że bardzo chcesz, mówiłem, ale mamy mocny telefon i to raczej sprzyjający tobie, ponieważ panie i panowie, zaczynamy rundę trzecią. A na telefonie, halo, halo, witamy się z Łowcą Skór, witam serdecznie. Dobry, witam wszystkich fanów. Mirosław Okniński przy telefonie. Dzień dobry, trenerze. Witam, trenerze. Mamy tutaj bombę, który mocno o trenerze się wypowiedział. Nie, że trener, tylko trenerka. I chciałem tutaj, żeby doszło do pierwszej jego możliwej rozmowy, pierwszej między wami. Bomba i trener Mirek Okniński. No, witam. Witam. Z jakiej racji takiej wypowiedzi na mój temat bez szacunku? Powiem w ten sposób. Nie będę odpowiadał bombie, bo po pierwsze on brzydko się wypowiedział, więc no, tak, to dla zacząć. Mnie taki jednostrzałowiec, bo to jest jednostrzałowiec. Pierwsza i ostatnia walka, jaką stoczył z zawodnikiem z mojej filii, to jest Tarzan trenuje w Grudziądzu. To jest moja filia, którą założyłem 25 lat temu. Gratuluję. 25 lat temu, jak gratuluję. Bomba miał po 25 latach lat, przyszło panu do obrażania ludzi w internecie, zamiast zachowywać się jak dojrzały facet. Powiem w ten troszkę sposób. W garście trzeba wziąć, a nie obrażać byłych podopiecznych bomba, i ludzi, których się nie zna. Musimy też dać trenerowi, bo on cię słowa nie słyszał. To zaraz nie rozumiem, to nie bomba, to bombonierka. O, no to dobrze, gratuluję. Z takich śmieszniejszych rzeczy to słyszałem, że studiował prawo. Studiował prawo, wiem dlaczego, bo on by chciał być w więzieniu, ale że jest słabym gangsterem, bo jeszcze do więzienia nie trafił, to stwierdził, że może zostanie klawiszem w więzieniu. Mój... I po prostu dlatego kończył dojrzały prawo. Dojrzały człowieku, nigdy ale nie byłem nie gangsterem, przyjęli. Nie chciałem być gangsterem, nie znasz mnie, a siedzisz i gadasz pierdy w domu, bo siedzisz sam i nie masz co robić. Po pierwsze na pana trzeba mieć wygląd i pieniądze. A szacunek jest wzajemny. Słuchaj, i ja wypowiadałem się na słuchaj, pana się. Temat zawsze z szacunkiem i z pełnym szacunkiem, bo ja nie jestem tak, że nie będziemy słyszeć trenera, będziemy jeszcze chwilę, żeby odpowiedzieć. Jedno z strzałowców, słuchaj, jak ty miałeś 8 lat, to ja zakładałem klub. Gratuluję, a teraz na stare lata przyszło wariować w internecie. Dlatego jak miałem 8 lat, to bym szanował, a teraz jako dorosły facet takich zachowań nie szanuję. Bo obrażanie swoich byłych podopiecznych i osób, których się nie zna, jest co najmniej nie na miejscu. Paweł, bo nie słyszymy, ty będziesz miał jeszcze cały program, że odpowiemy. Tylko trenerze, sekundka. Paweł, nie przerywaj proszę trenerowi. Jak trener powie, to będzie czas dla ciebie i tak to zróbmy. Trenerze, czekaj. Jeszcze raz głośno, bo tutaj czekaj, mamy przekrzykiwanie się. Zadzwonię zaraz. Ja powiem w ten sposób. Paweł, tak? Bomba. Paweł, bomba. No to, zawsze to wypowiadał się na pański temat z pełnym szacunkiem. Dobrze, bomba, to teraz jak, trener. Jak obraziłeś mnie? Wcześniej proszę sobie posłuchać moich wcześniejszych wywiadów. Proszę sobie obejrzeć moje wcześniejsze wywiady na pana trenera. Będziesz płakał. Ferrari, bym brzydko powiedział, co ci zrobi. Dobrze. Nie mówimy o tym, co powiedział Ferrari. Bo nie damy trenerowi głosu. Bo to, że my się wyzywamy, to okej. Dobrze, daj trenerowi głos. Naprawdę, ja na pański temat wypowiadałem się w 100% z szacunkiem i wcześniej w moich relacjach nawet wstawiałem i w wywiadach mówiłem z szacunkiem do momentu, dopóki trener nie obraził mnie. Dobrze, więc... teraz trener, bomba, bo a w jaki sposób ja mikrofon? Obraziłem? W taki sposób, że określając to, że na mnie Ferrari to nie musi trenować, bo i tak mnie zleje, to jest zupełnie braku szacunku. I ja też powiedziałem dlatego trenerka. Po prostu słuchaj, ja mówię prawdę. Okej, no to dobrze, no to ja też mówię prawdę. W tym wieku człowiek się tak nie powinien zachowywać. Jestem zawodnikiem z mojego klubu, z mojej filii, który raz cię tylko trafił i leżałeś i byłeś półprzytomny. Super, super. Trzeba posłuchać trenera do słuchawki. A ty po prostu... Nie mówi trener prawdy. Jakby trener prawdę powiedział, to ja bym się nie obraził, bo jakby powiedział co trener o jakimś ze swoich normalnych zawodników, których tam pewnie ma pan jeszcze, chociaż nie wiem, bo nie orientuję się, to bym słuchaj, nic nie powiedział. Sorry, free fighter, alkoholik i degenerat. Musi potrenować, żeby w ogóle stanąć ze mną do walki, więc to było obraźliwe i okazał pan kompletny brak szacunku. Gdzie, jak powiedziałem wcześniej, proszę sobie obejrzeć moje wszystkie wypowiedzi i wywiady na pański temat i zawsze wypowiadałem się w 100% z szacunkiem.
Zawsze. Bomba, twoje stanowisko znamy. Minuta dla trenera, nie przerywaj, proszę, bo wtedy widzowie nic nie słyszą, co mówi trener. Trenerze, proszę. Słuchajcie, no, to chciałem powiedzieć, dlaczego kończyłeś prawo? Jak jesteś gangsterem niby. Ale z której strony człowieku ja jestem gangsterem? Dlaczego ty jesteś taką ikoną sportu MMA i nie masz w nim żadnych osiągnięć, tylko drzesz się o godzinie 21 w internecie zamiast leżeć i oglądać jakąś normalną galę? Ja nie chcę skoro tworzyłeś swoich... MMA, ja to czemu krzyczysz tutaj w Free Fight? Ja powiem w ten sposób. No. Jeżeli ja bym nie miał osiągnięć, no. To ty w ogóle byś tutaj, chłopie, nie był, bo MMA, no. Można powiedzieć, organizowałem pierwszą walkę w Polsce, w klatce, gdzie walczył Jakubek, u którego podobno trenowałem, ja tak, gratuluję. I tego nigdy nie ujmowałem trenerowi, ja mówię o tym, co trener robi teraz, nie o tym, co było. Rozmawiamy o tym, co jest teraz. No nie, i teraz na ten moment trener Jakubek by się tak nie chciał. Dajmy trenerowi też, ty mieliśmy jeszcze chwilę, żeby powiedzieć na każdą odpowiedź. Trenerze. Śmiało. Dlaczego Jakubek go wyrzucił z sali? Dlaczego nie trenuje u Jakubka? Nie wyrzucił mnie Jakubek z sali, co za bzdury trener chodzi i opowiada. No, słyszałem, że cię wyrzucił. No to proszę o myciusze. Że po prostu cię wyrzucił z sali, bo się źle zachowywałeś. Haha, broń Boże, trenera Jakubka zawsze od początku szanowałem 100%. Powiedz, dlaczego studiowałeś nie, no prawo. Ja na macie mam bardzo duży szacunek właśnie, a trener właśnie pokazuje, że kiedyś tam może był trener ogarniętym facetem z MMA, a teraz to pan robi z siebie klauna, wyzywając swoich byłych podopiecznych i dzwoniąc tu na rundkach, szukając atencji. Ja rozumiem, że kryzys wieku średniego dotyka każdego faceta, ale niektórzy chodzą z tym do terapeuty, zamiast ruchać kurwy albo wydzwaniać po Free Fightach. To mam dawno za sobą. No gratuluję, prostu, gratuluję, bo chyba powrót jest, bo dobra, właśnie dobra, jak już wspomniał pan takiego fajnego trenera jak trener Jakubek, to właśnie ten trener by się nigdy nie zachował w ten sposób, żeby wyzwaniać gdzieś po internecie i się kłócić z takim jednostrzałowcem jak ja. Przecież to trener wyzwania teraz. Trener Okiński dzwoni do jednostrzałowca. Ja nie dzwonię do jednostrzałowca. Ja dzwonię do Ferrariego, bo ja wspieram mojego zawodnika. Kozak. Ja dzwonię do Ferrariego, a nie do jednostrzałowca. Dobra. Jednostrzałowiec. To sobie się powąchajcie. Pa. Nie, bomba, teraz prosimy trenera, będziecie trzeba włączyć mikrofon, żeby mieć cały czas przerywał, bo nikt nie jest w stanie zrozumieć trenera. Trenerze, co trener chce jeszcze powiedzieć do bomby? I jeżeli naprawdę będzie przerywał dźwiękowców, poproszę o wyłączenie mikrofonu na chwilę. Jedziemy. Ja powiem, jeżeli jest takim kozakiem, to zapraszam. Mój syn ma 32 lata, bomba ma 33, są podobnego wzrostu. Jak jest takim kozakiem, niech spróbuje. Co ty na to? Na co? Na walkę z kim? Z synem trenera Mirka. No nie wiem, nawet nie wiem kto to. No właśnie, jak ty nawet nie wiesz kto to, to co ty wiesz w ogóle o MMA? Tak jak powiedziałem, człowieku, ja na temat MMA... Proszę pana, nie mów. Nie proszę pana, bo ja mówię proszę pana do ludzi, którzy mnie nie obrażają. A... Ja cię nie obrażam, powiedziałem, że przegrasz walkę, bo ja ci mówię jak nie, będzie. Nie, nie, o tym właśnie, nie. Ja za słowo, że przegram walkę nic nie powiedziałem. Nie, broń Boże. Ja chodziło o konkretnie o fakt, że osoba pokroju Ferrariego, czyli kurwa degenerat i alkoholik, nie musi kompletnie trenować, żeby mnie najebać. Tak, jesteś knurem, który chodzi, chleje, imprezuje kurwa. Tylko. Lubię imprezować, no. No ale dobrze, to nie znaczy, no, jestem alkoholikiem. Nie masz nic wspólnego ze sportem, więc gadanie takie, że nie musiałbyś trenować, żeby mnie najebać, jest gadaniem bez szacunku, bo to samo jakby trener powiedział, że ja z nim przegram, to broń Boże, ma pan trener tak prawo uważać. Nie mam z tym najmniejszego problemu. I albo jakby powiedział tak trener o jakimś zawodowcu, że zawodowiec by nie musiał trenować, żeby mnie najebać. Okej, przyjąłbym to na klatę, ale nie freak fighter, alkoholik i mefedroniarz. Co to było obraźliwe. To co trener na to powie? To było obraźliwe. Ja powiem tak, szkoda na tego gościa, niech on opowie, po co szedł na prawo, jak chciał no zostać jak się nie ma niech powie, to powie i niech powie, jak jest takim gangsterem, czemu nie siedzi i dlaczego, dlaczego po prostu jest na wolności, jak jest ja nigdy gangsterem. Nie byłem gangsterem, panie trenerze. I... Cały czas robisz z siebie jakiegoś pseudo-gangstera. Jakiego? Nie jeden głupek dostał ode mnie taki właśnie w dziupa, ja nigdy nie byłem gangsterem, broń Boże. Nigdy nawet nie miałem wspólnego z żadnym. Dobra, gangiem. Raz gadasz tak, raz tak. Raz jak gadam? Mój drogi człowieku, pierwszy raz ze mną rozmawiasz, więc o czym ty gadasz? Dobranoc, wszystkiego najlepszego. Dobranoc. Cześć, przepraszam, że tego zjebał, ukaram go w oktagonie. Nie obiecuj. Dziękujemy. Trenerze, to był trener Mirek Okmiński. Zobacz tam.
Czy jesteś w szoku, że ktoś pierwszy raz w życiu tak zaatakował, znaczy zaczął walczyć słownie z trenerem Mirkiem, no, nie, bo zawsze walczyłem, każdy tego zawsze unikał. No, tak, no bo ja też nie chcę się kłócić, bo pomimo właśnie, ja też nie chcę się wdawać z sobą. No tak, ale powiedziałeś, że trener zachowuje się jak klaun i tak nie dalej. Nie klaun, tylko że niepoważnie się zachowuje, bo kurwa stary, no w tym wieku kurwa wydzwaniać, nie pierwszego, przecież to już do niejednej osoby dzwonił tu na rundkach, tak? Znaczy do Artura Szpilki, no, więc, no stary, i nikt nie wchodził w konfrontację z trenerem. A ja jestem taki, co się konfrontuje, bo i też, i pomimo tego nie obrażam człowieka, bo uważam go i szanuję za to, co zrobił dla MMA, bo pomimo tego, co mówi właśnie na mój temat, tak jak mówię, co jakby powiedział... Co o tym sądzisz, Amadeusz? To o sportowcu, tak, żeby sportowiec się... tam sobie... Niech się wypowie ekspert. Ja to wiem, to jest takie dziennego, nie? Co powiesz? Coś mogę powiedzieć na ten temat? No kurwa... On jest odklejony totalnie, stary, nie? Trener powiedział, że nawet nie muszę na niego trenować. Okej, okay, ale to patrz, poczekaj. To po co trenujesz? Powiedział jak tak, i co? Wyjdę, napierdolę cię i wtedy, jeśli słowa trenera się sprawdzą, to co? Ale przecież ty trenujesz, debilu. Ale przecież ty trenujesz. Coś trenowałem. Cały czas trenujesz. Nie, cały czas. Trenowałem. Więc nie gadaj farmazonów właśnie, bo jesteś pizdą, która pierwszy raz w życiu tyle trenowała. Ale biłeś się ze mną? Nie, bo mówię o tym, że właśnie... Gadasz farmazony, tak gadasz. Bo nigdy w życiu tyle nie trenowałeś, ile teraz, a próbujesz... No nie wiem, no stary, ja miałem, no, ale ja obóz wiem. Trwa 2 miesiące niecałe, nie, mój przygotowawczy. Ale ja wiem, więc nie gadaj bzdur, że nie trenujesz i tak samo twój trener gadał momenty. Bzdury właśnie i zagadanie bzdur bez szacunku i ja powiedziałem, co a powiedziałem. A co jeśli miał rację i faktycznie wyszedłem do ciebie bez treningu i cię zlał? Przecież ty nie masz żadnego pojęcia, kurwa, ale... z kim ty się zmierzysz. Ty myślisz, kurwa, stary. Jestem słaby, kurwa, ale tylko w twojej płucie bo ty myślisz, że jesteś dobry, jakby ale ty jesteś, fakty. Kurwa, liście. 15 sekund, godzina w oktagonie, kurwa, drill deal, człowieku, rozpierdolę cię do drugiej rundy maksymalnie, idę po Kesz, idę po Kamila Łaszczyka, zdajcie, kurwa, kamerę.